Cześć, witam Was w mojej kuchni. Słuchajcie, nadchodzą święta, no mamy listopad teraz, prawda? Więc warto pomyśleć o łatwych, super przepisach. No i tym właśnie sposobem dotarłem do fantastycznego sernika na cieście francuskim, na gotowym, kupionym w sklepie. No bo kto by tam robił ciasto francuskie? Przecież nie jesteśmy Francuzami. Więc z importu mamy to ciasto, kupiliśmy w sklepie i teraz trzeba zrobić tylko fajną masę serową, no i to wszystko posypiemy wiśniami. Ale gdybyście mieli ochotę na brzoskwinie, czy na przykład na inne owoce letnie, truskawki może, to można też to zrobić właśnie w ten sposób. No i tak wykończymy szybciutko sernik, niedużo będzie roboty, a pyszności będzie wiele. Spójrzcie, to składniki. Oczywiście wiśnie. Chciałem najpierw pokazać ser. Kilogram mielonego sera twarogowego. Taki od razu też możecie dostać w sklepach, w mleczarniach. No i wiśnie. Ja mam mrożone wiśnie. Nie ukrywam, kupiłem je w opakowaniu. Przepyszne. Wiśnie muszą być drylowane. Nie możemy dać z pestkami. O nie, nie. Budyń waniliowy. To jest na 3/4 mleka. Taki będzie dobry. Cukier waniliowy. No wanilinowy, ale oczywiście o smaku waniliowym. Zresztą wanilina jest z wanilii. No i to jest ciasto francuskie gotowe. Od razu mamy na blachę cudownie przygotowane. Jest cytryna jedna. Będziemy używać połówkę, może trochę więcej. Szczypta cynamonu pójdzie. 4 jaja. Cukier zwykły, cukier drobny kupuję. Bardzo fajnie się dobrze miesza w cieście. No i jeszcze cukier, oczywiście puder. To wszystko w zasadzie robimy. I najpierw trzeba włączyć piekarnik. I uważny widz już słyszał wcześniej, że piekarnik mój chodził nawet już przy zapowiedzi tego przepisu. Ponieważ musimy go rozgrzać do dużej temperatury. 200 stopni bez termoobiegu albo 180 z termoobiegiem. Ciasto francuskie pieczy się szybko i w wysokiej temperaturze przygotowuje blachę. Rozwijam tą naszą płachtę. Zobaczmy, ile jego jest. Ona tutaj nam wypełni tak troszeczkę z zawinięciem boków dno, więc wypada tutaj zaznaczyć. Powiedzmy, że tu i od razu tnę tutaj razem z papierem. Pięknie. I wkładam ciasto. Zobaczcie, jakie to jest wdzięczne. Nie trzeba się tutaj martwić, że coś się nie tak uda. Ale układamy tak, jak powiedziałem, żeby zawinąć z jednej strony, z drugiej strony, żeby nam powstały ranty. Trzeba teraz dosyć mocno przykleić do boków. Żeby nie odchodziło. Teraz niezwykle ważna operacja, czyli wielokrotnie w wielu miejscach nakuwamy. To jest potrzebne dlatego, że od spodu może nam trochę parować ciasto i będzie się podnosiło. Jak będą nakucia, nie powinno się podnosić i świetnie się upiecze. No dobrze, wędrujemy już do piekarnika. Jeszcze nie, jednak sprawdziłem, musimy rozgrzać piekarnik naprawdę dobrze. Musi być wszystko gotowe. Szybko drzwiczki otwieramy, ciach i już. Ciasto francuskie musi być w wysokiej temperaturze. Powtarzam jeszcze raz, będziemy je piekli zaledwie 10-12 minut, nic więcej. Ciasto już wskoczyło, mogę oddzielać żółtka od białek. Delikatnie bardzo, pamiętajcie, żeby ani odrobina żółtka nie wpadła do białka, bo nie będzie chciało się ubić, a my potrzebujemy sztywną pianę, żeby nasz sernik spulchnić. Jeszcze mogę tylko powiedzieć, czym charakteryzują się świeże jajka, jak je wybijacie. Po pierwsze mają gęste białko, po drugie, tak jak tu wrzucam, zobaczcie, one się w ogóle nie rozbijają, są w całości te żółtka i to jest właśnie dobrze, bo świeże jajko ma bardzo trwałą otoczkę, tą błonkę na żółtku. I zobaczcie, nie pęka, są naprawdę fantastyczne. Aby piana ubiła się naprawdę sztywno, wsypuję szczyptę soli, co też znacząco poprawi smak sernika. I ubijamy na sztywno, tak żeby takie się porobiły stojące koniuszki, stojące takie bałwanie grzywy. Miałem na myśli morskie bałwany. No zobaczcie, minuta mniej więcej minęła. To są właśnie nasze morskie bałwanie grzywy. No i teraz delikatnie, małymi porcjami, tak po łyżeczce mniej więcej, wsypujemy cukier puder i kręcimy dalej. Dzięki temu, że wkręciliśmy cukier do piany, zobaczcie, co się stało. Jest tak sztywne i tak dobrze się trzyma, jakbyśmy bez je robili. Właśnie o to chodzi, że jak będziemy dodawać do ciasta, to ta piana nam nie wsiąknie, ona się nie rozpuści tam i nie stłamsi ją to cięższe ciasto i będzie nam pięknie rosło. Teraz nie ma już na co czekać, tam się jeszcze ciasto piecze, ale my możemy kręcić już masę, więc na razie cukier z żółtkami, co zrobimy? Kogiel mogiel na dużą skalę.
Kto nie lubi Kogla Mogla? Czy Koglu Moglu? Kogla Mogla chyba. Kto nie lubi? Ręka w górę. No nie, ja nie, ja lubię oczywiście. Czasami sobie sam robię, bo to jest smak dzieciństwa. Wyśmienite. Jajko cukier, żółtko cukier. Tylko tyle. Słyszycie, trzeba wyjmować ciasto. Trochę się podniosło. Zobaczcie, jakie zrobiły brzegi. Ale naprawdę nie ma co się przyjmować. Tu zalejemy wszystko masą serową, czy nakładziemy tu. Teraz musimy poczekać, aż nam opadnie i wystygnie. Chwilę jeszcze możemy poczekać w temperaturze pokojowej i za chwilę wynoszę na dwór. Przecież jest listopad, to nam szybko się schłodzi. Dodaję teraz ten cukier o smaku waniliowym, a w zasadzie wanilinowy. I też ładnie to zmiksujemy. To wystarczy chwilę. Cukier jeszcze troszeczkę czuć oczywiście w koglu moglu, ale dodawanie twarogu i mieszanie razem wszystkiego załatwi nam już temat. Nie będziemy się musieli cukrem martwić, bo oczywiście on się będzie doskonale rozpuszczał. Więc wrzucamy po dwie duże łychy. I miksujemy na gładką masę. Robię dalej, zobaczcie, jak się zrobiło rzadko. Właśnie tak działa twaróg mielony. No, nie będę wam tego wszystkiego pokazywał, ponieważ się zrobiło dużo i zaczęło chlapać, użyłem specjalnego przykrycia na moją specjalną miskę. Twarożek rozmieszany, teraz przyszedł czas na budyń. Wsypuję cały od razu. Pamiętajcie, żeby dobrze go wymieszać. Jeszcze został tylko cynamon, czyli szczypta cynamonu, 1/3 łyżeczki, nie więcej, bo byłby za mocny. Dobrze wymieszać. Dobra, teraz musimy dodać... O, cynamon się nam tu został. Dobrze, że odkryłem. Skórki z cytryny. To podkreśli smak sernika. Zamieszam to delikatniej. Moi drodzy, piekarnik gotowy, ciasto wystygło na tyle, na ile trzeba, więc możemy już spokojnie zapodawać tu masę. Gdzie? Nie możemy zapodawać masy. A gdzie piana? No i słuchajcie, spitoliłem, ale nie jest tak tragicznie. Ściągnąłem to wszystko, tu się nic nie stało tak naprawdę, bo przecież i tak będziemy to jeszcze raz zapiekać. Więc ściągnąłem z powrotem do miski moją masę, muszę dodać pianę i dopiero za szybko. Żeby oszczędzić wam tych widoków, to dałem pianę i wszystko już, zobaczcie, żeby to jest dowód. I wszystko już jest pięknie spulchnione. I co? Teraz nie wygląda, prawda? Więc jeżeli tak by się wydarzyło wam w domu i szybko naprawicie błąd, to nie ma strachu. Pamiętajcie, żeby tą pianę dodać. Zobaczcie, jak on fajnie działa, jak fajnie chodzi. Jest tutaj pięknie wygładzony. Została nam ostatnia, jedyna rzecz. Trzeba poukładać wiśnie, ale zanim je poukładam, muszę sprawdzić, czy są dobrze rozdrobnione, czy się nie skleiły razem. No i zobaczcie, są naprawdę czerwone i puściły sok. Ale nie przejmujemy się, bo przecież mamy w domu rękawiczki takie, żebyśmy mogli sobie spokojnie tak tutaj działać. Delikatnie pamiętajcie, żeby możliwie jak najwięcej było na wierzchu. Ale to dobrze wygląda. Już wędrujemy do piekarnika. Tym razem obniżamy temperaturę do 180 stopni bez termoobiegu, a 160-170 z termoobiegiem. No i tak pieczemy do 40-50 minut, niecałą godzinę. O to chodzi. Nastawcie sobie timer, budzik, co tam macie, stoper. No i czekamy, aż nam się pięknie upiecze. Musi być zarumienione troszkę z wierzchu. Nie może być białe oczywiście, więc jak komuś inaczej trochę piekarnik grzeje, pamiętajcie, wisienki już są upieczone, wysuchnięte troszkę, a ciasto zarumienione, wtedy będzie dobrze. 50 minut mija wolno, jak się czeka, a mi minęło szybko, bo byłem zajęty. Natomiast zobaczcie, cudownie wygląda. Teraz trzeba go tak zostawić tutaj, w tej temperaturze pokojowej, żeby sobie przesył, tutaj nam pięknie wyrósł. W środku troszkę mniej, to wiadomo, to jest sernik. On może nawet opaść, nie przejmujcie się tym. Na pewno będzie dobry. Ślina mi cieknie, bo pachnie niebywale. Przyjrzyjmy się. Wisienki pięknie się upiekły. Cudownie to wygląda. Ważne jest, że nie mają pestek. To chyba jest najważniejsze. Za chwilę będziemy je... No nie za chwilę, muszę go wystudzić dobrze. Też w zimnym na dworze postawię, ale najpierw pół godziny sobie tak odstoi.
i później dopiero go studzimy w zimnym. Pokażę Wam tam później kawałek cały, jak wygląda na talerzu. I spójrzcie, oto nasz piękny kawałek. Ja tu jeszcze dam zbliżenie, żebyście zobaczyli, że faktycznie jest tam fantastyczne, teraz już utwardzone ciasto francuskie. Ono się dopiekło jeszcze, smakuje super, po prostu spróbowałem. No a oczywiście sam sernik jest niebywale orzeźwiający. Natomiast jeżeli komuś byłyby te wisienki za kwaśne, no to są wiśnie, to wiadomo, kwaskowe, to można delikatnie tutaj jeszcze posypać pierzynkę, na zasadzie kołderkę z cukru. No, czemu to nie leci? O, tak właśnie, z cukru pudru, ale pamiętajcie, żeby tą pierzynkę, kołderkę z cukru pudru zrobić dopiero na sam koniec, jak już podajemy ciasto, a nie teraz, bo cukier się rozpuści. Tu jest sporo soku, ale to jest fantastyczne. Idziemy robić kawę i już. I tak oto zobaczyliście wspaniałe, szybkie, naprawdę szybkie ciasto, a w szczególności dobre, że to jest sernik. Ja uwielbiam serniki, wielu z nas lubi serniki. Takie ciasto szybciutko można przygotować na święta, nie jest pracochłonne. Składniki są dostępne w sklepach, szybko, 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 już mamy. A zaraz za nim makowiec, a zaraz za nim na przykład keks albo jeszcze coś, jabłecznik jakiś. Też możemy zrobić. Wszystkie te przepisy znajdziecie u mnie na kanale. Szukajcie ich. Jeszcze inne filmy oczywiście mam. Przepisy obiadowe, śniadaniowe, sałatkowe, co tam sobie życzycie. Znajdźcie je u mnie na kanale. Oglądajcie. Środa gotuje. Tak ma być. Cześć.